Wśród województw o największym potencjale innowacyjnym znalazło się województwo mazowieckie na pierwszym miejscu, województwo małopolskie na drugim oraz województwo pomorskie na trzecim miejscu. Tak wynika z raportu Banku Millennium Potencjał Innowacyjności Regionów. Pomorskie było jedną z niespodzianek wyników tegorocznej edycji badania. W tym roku awansowało na trzecią pozycję. Z ciekawych wniosków tegorocznej edycji badania warto zwrócić uwagę na wyraźny awans województwa opolskiego, które awansowało o 3 pozycje, a także łódzkiego, które poprawiło lokatę o 2 pozycje. Awans tych regionów w rankingu to w dużym stopniu efekt zwiększonych wydatków na badanie i rozwój, które w konsekwencji przełożyły się również na liczbę uzyskanych patentów. Innowacyjność jest bardzo ważna w kontekście długoterminowego wzrostu gospodarczego i budowania modelu wzrostu gospodarczego. Do tej pory głównym atutem polskiej gospodarki były niskie koszty pracy. Teraz, jeśli gospodarka ma się bogacić i Polacy chcą się bogacić, muszą konkurować jakością. Żeby poprawić jakość, powinniśmy zwiększyć nakłady na innowacje, żeby móc produkować dobra wyższej jakości, bardziej zaawansowane technologicznie. To pozwoli gospodarce, ale i również konsumentom, Polakom, uzyskiwać większe wynagrodzenia i się bogacić.